Projekt Her Story dla mnie to okazja do zwrócenia uwagi na postaci kobiet, które bardzo często w historii były pomijane. A do tego jest jeszcze to okazja do takiej artystycznej reinterpretacji ich biografii. Jest taka jedna postać kobieca z historii sztuki, na którą zawsze zwracam szczególną uwagę, która jest bardzo ważna dla nas, aczkolwiek dalej jeszcze nie uzyskała odpowiedniego rozpoznania. Jest to Alina Szapocznikow, kobieta, która przeżyła niebywałe personalne, życiowe tragedie i przeszła drogę od próby udowodnienia, że jest pełnoprawną twórczynią na równi z mężczyznami, aż do odnalezienia swojej własnej formy twórczej w czymś, co jest wybitnie kobiece. Alina Szapocznikow była rzeźbiarką, która w późnym okresie swojej twórczości eksperymentowała z nowymi materiałami i odnosiła się do swojego ciała, między innymi. Jest mnóstwo kobiet, które odegrały w moim życiu bardzo ważną rolę, a tym, co mnie szczególnie inspiruje wśród moich koleżanek i kobiet, które mnie otaczają, zazwyczaj jest to, co one są w stanie przezwyciężyć. I bardzo często właśnie patrząc na nie, inspirując się nimi, byłam w stanie sama przezwyciężać swoje własne trudności czy ograniczenia.